też, szanowni goście. Wiem, że muszę wystąpić krótko, bo takie uwagi od radnych, ale jest to w tej chwili jesteśmy w skrócie dotyczącym najważniejszej uchwały. Jako Rada, albo nawet jeden z najważniejszych, jako Rada podejmuje w trakcie roku. Dlatego, że dzisiaj będziemy uchwalać budżet powiatu na 2016 rok. Budżet ten został zaprojektowany przez Zarząd Powiatu Kolumbijskiego w miesiącu listopada 2015 roku. Na temat tego opracowania obradowały wszystkie komisje, opiniując go pozytywnie i nie zgłaszając uwag i wniosków. Projektowany budżet zamyka się kwotą 26 522 200 zł po stronie dochodów, natomiast po stronie wydatków kwotą 25 334 tysięcy złotych. Różnica dochodów nad wydatkami w wysokości 1 188 tysięcy 200 zł stanowi nadwyżkę budżetu, która przeznaczona będzie na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. W budżecie roku 2006 w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano modernizację dróg powiatowych numer 2640B i numer 1879B, których wartość kosztorysowo zaplanowano na kwotę 3 420 tysięcy złotych. Wkład własny powiatu na te dwie inwestycje wynosi 820 800 zł. Przebudowę mostu wraz z dojazdami na rzece Skrota w ciągu drogi powiatowej numer 1860B o wartości kosztorysowej 1 200 000, w tym wkład własny powiatu 200 000 zł. Oraz budowę sali sportowej czy zespole szkół ponadgimnazjalnych w Konia o wartości kosztorysowej 3 600 000 zł. Zaplanowane środki własne powiatu to 1 677 340 zł. Środki własne powiatu przeznaczone na te wszystkie realizacje to kwota 2 698 140 zł. W zakresie wydatków bieżących we wszystkich jednostkach podległych powiatowi zaplanowano podwyżki płac dla pracowników w wysokości 3,8%. Natomiast jeżeli chodzi o poziom wydatków bieżących, to tylko w wyniku przeprowadzonych działań w jednostkach oświatowych, działań restrukturyzacyjnych, te wydatki rok do roku ulegną zmniejszeniu o 1 milion złotych. W dalszym ciągu będziemy musieli dokładać do subwencji oświatowej, do działalności naszych szkół, ale koszty związane z tą działalnością będą obniżone o połowę. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, zrealizowanie zaplanowanego budżetu po stronie wydatków wiąże się z kilkoma czynnikami, które nie są zależne od Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Mam tutaj na myśli, że nasze inwestycje mogą być zrealizowane, jeżeli pozyskamy środki z zewnątrz, czyli od naszych partnerów, od samorządów gmin, jak również od tego, czy pozyskamy pieniądze ze środków z programów unijnych i krajowych. Drugim takim zagrożeniem, który widzę dla budżetu powiatu, jest sytuacja Kolnańskiego Szpitala i w sytuacji, gdyby szpital wygenerował ujemny wynik finansowy wyższy niż amortyzacja, to powiat musiałby albo ten szpital przekształcić w spółkę, albo pokryć ujemny wynik finansowy z własnego budżetu. I trzecie zagrożenie, dość również poważne, to jest roszczenie jednego z podmiotów prowadzących szkoły niepubliczne. Jesteśmy w dalszym ciągu, nasze stanowiska co do tego roszczenia są rozbieżne. Ten podmiot występuje do nas z roszczeniem, żeby wyrównać to jest dotacje na prowadzenie tych szkół w okresie 10 lat wstecz. Nie zgadzamy się wraz z odsetkami. Stoimy na stanowisku, że możemy rozmawiać o 5 latach i bez odsetek.
Na razie nie podpisaliśmy w tej sprawie protokołu uzgodnień, natomiast jest to dość poważne zagrożenie, które mam nadzieję zostanie w następnym roku przez nas, że jakieś uzgodnienia w tej sprawie zawrzemy i obejdzie się do procesu sądowego. Pomimo tych zagrożeń mam nadzieję, że uda się zrealizować nasze zadania inwestycyjne. Uważam, że w obecnej sytuacji finansowej powiatu byłoby dużym sukcesem, dlatego też zwracam się do Państwa radnych o przyjęcie i uchwalenie budżetu powiatu na 2016 rok. Dziękuję. Dziękuję Państwu.